Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, witam w studiu Gazety Polskiej Codziennie i Gazety Polskiej. Gościem wyjątkowym naszego studia, studia, które mieści się w Krynicy Zdroju podczas forum, kolejnego forum gospodarczego, jest pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, tutaj wielkie pieniądze, wielka gra ekonomiczna, a Polaków martwi ich prąd. Na czym polega program Mój Prąd? Żeby mówić o programie Mój Prąd, to na początek trzeba powiedzieć tak, że w jakiś sposób udało mi się wywalczyć w Komisji Europejskiej zgodę i środki, to znaczy odblokować stare z lat 11-14 uprawnienia do emisji, które zostały już wygaszone i Komisja Europejska wydała rozporządzenie, gdzie ożywiła te uprawnienia i dzięki temu mogliśmy mieć, nie mieć podwyżek cen prądu w tym roku, a tak się o to starałem, żeby nie było podwyżek cen prądu, że okazało się, że ceny prądu nawet spadły o 6%. Takie są dane GUS-u obecne. Ale na czym rzecz polega? Otóż sprzedając te uprawnienia, z których pokryłem i obywatelom, i przedsiębiorcom różnicę w podwyżce związaną z podwyżką cen prądu poprzez ten fundusz różnicy cen. Z tych uprawnień do emisji 20% należy zawsze skierować na zielone inwestycje. I te 20% w moim przypadku to jest 1 mld zł. I po dyskusji, co zrobić, ostatecznie pomyśleliśmy, żeby zaangażować obywateli w produkcję prądu. Czyli już wcześniej w ustawie prosumentów, to jest takie nowe, słowo. Wcześniej w ustawie wprowadziłem pojęcie prosumenta, to znaczy producenta prądu obywatela, który nie musi zakładać działalności gospodarczej. Wymienia się energię barterowo z energetyką zawodową, czyli w dzień słońce świeci, on produkuje prąd, a jest w pracy. To energetyka zabiera prąd, a w nocy wraca, włącza pralkę, różne inne urządzenia i tak dalej. Ona mu oddaje wtedy ten prąd. I w ten sposób się wymienia z energetyką. Rok czasu trwał okres rozliczeniowy, więc nie płaci, nie musi zakładać działalności gospodarczej i ta wymiana po prostu no, jest także nieopodatkowana. I co to powoduje? To powoduje, że się pojawiło zainteresowanie prosumentem. Ale ponieważ my mamy z Komisją Europejską tego typu problemy, że musimy wykonać te 15% do końca 2020 roku, więc dodatkowo chciałem dać teraz impuls, żeby przynajmniej uzyskać efekt także w przyroście mocy odnawialnej na naszym rynku. W związku z tym zaproponowałem rozwiązanie 5000 zł dla każdej instalacji prosumenckiej, która będzie założona poczynając od 23 lipca, oddana do użytku. I teraz każdy, kto sobie wybuduje taką instalację, ma jeden dokument. Po pierwsze, że energetyka mu ją podłączyła. Drugi dokument, że zapłacił wykonawcy fakturę. No i trzeci wniosek, który poda numer konta. I do wyczerpania tych 200 tysięcy pomocy, bo to jest 1 mld, to jest 200 tysięcy po 5 tysięcy. Do wyczerpania każdy może składać wniosek i dostaje te pieniądze. Najprostszy program pomocowy w Unii Europejskiej w tej chwili i z największą ilością tych, którzy z niego korzystają, bo 200 tysięcy osób. Z tego będziemy mieli około 1000 MW energii elektrycznej, mocy energetycznej. Ta moc energetyczna da nam wystarczającą ilość energii, żeby jeżeli ją wykonamy do końca przyszłego roku, a wykonamy, już widzę po zainteresowaniu moim prądem, jest olbrzymie zainteresowanie. Jest zainteresowanie, tak? Panie redaktorze, uczestniczę w kampanii wyborczej już tam któryś raz z kolei. Jak widać po mnie, mam te parę razy za sobą tych rzeczy. I co? Są bardzo poważne sprawy państwowe. Zawsze wszyscy, tak jak ja, Okręg Siedlecko-Ostrołęcki, to wszyscy do mnie, a co z rolnictwem, a z tym, a z tamtym, a teraz każdy mów jak to z tym moim prądem, do kiedy mogę składać wnioski, kiedy pieniądze. Mówię, nie składasz wniosku, robisz instalację. Zrobiłeś instalację, zgłaszasz i składasz wniosek o wypłatę. Na tym to tylko polega.
A co, jak to wpłynie na instalacja, centra? Jeszcze powiem tak, dla domku jednorodzinnego, takiego przeciętnego domku jednorodzinnego, jak jest ktoś, bo gospodarstwo rolne to jest co innego, ma jeszcze inne odbiory, ale dla domku jednorodzinnego taka instalacja kosztuje w granicach 17-19 tysięcy złotych. 20 nie przekracza. Jak z tego zwracamy 5 tysięcy, no to zostaje 14 czy 13. I jeszcze każdy z tych osób może odpisywać od podstawy od podatkowania do 20% swoich dochodów przez 5 lat. Czyli może jeszcze 10 tysięcy oszczędzić na podatku przez 5 lat, co razem da mu tylko kilka tysięcy złotych za tą instalację. No, to jest pomoc publiczna na poziomie prawie 70-70% wartości instalacji. No każdy, kto nie wejdzie w to, to po prostu jest nieroztropny. Zainteresowanie jest najlepszą recenzją, ale chciałem się zapytać, jak to wpłynie na ceny prądu, bo wiadomo, że te ceny zostały, no przed chwilą pan minister o tym opowiedział, no powstrzymany ich wzrost przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale opozycja mówi, że to za chwilę ta sytuacja ulegnie zmianie. Ja powiem tak, dla tych 200 tysięcy gospodarstw domowych, czyli przeliczając na ilość obywateli, około miliona obywateli, jeżeli założą tę instalację, to w ogóle nie będą myśleli o cenach prądu, bo mają swój prąd. I który im się w ciągu 4-5 lat spłaci, właśnie w ciągu tych 5 lat poprzez odpisy od podatku i parę złotych włożą swoich pieniędzy, a potem mają prąd po prostu swój. No dobrze, ale ja mieszkam za darmo, bo słońce świeci. Ja mieszkam w kamienicy. To wspólnota mieszkaniowa może taki wniosek, może zrobić taką instalację i wtedy wspólnota mieszkaniowa dostaje poparcie, pieniądze z NFOŚ-u na ten cel. To może gospodarstwa rolne mogą założyć spółdzielnię energetyczną i też dostaną jeszcze dodatkowe pieniądze. To już poza programem Mój Prąd. A więc robimy energetykę rozproszoną. Co z cenami prądu dla przedsiębiorstw, dla przemysłu? Więc obecnie kończymy, dokładnie w poniedziałek podpisałem rozporządzenie, w ubiegły poniedziałek podpisałem rozporządzenie, które wdraża system opłat za ten rok. I praktycznie rzecz biorąc, w tym roku nie tylko energia elektryczna nie zdrożała, ale prąd staniał o 6%. To jest ten efekt taki. Natomiast dla spółek obrotu, które czasami przepłacały, musiały za tanio sprzedawać prąd i na tym traciły, w tej chwili dostają z funduszu różnicy cen środki finansowe, które im wyrównują tą stratę. Więc i chciałbym mocno podkreślić, że te pieniądze, to na początku powiedziałem, nie są pieniędzmi z budżetu. To są pieniądze, które uzyskaliśmy ze starych, wygaśniętych uprawnień i które udało się Ministerstwu Energii pod moim przewodnictwem ożywić, przywrócić do życia i uzyskać za to dodatkowe pieniądze. Ludzie, znaczy gospodarstwa domowe i nasi przedsiębiorcy w tym roku, do końca tego roku zyskają na tym 8,5 miliarda złotych. To jest osobny temat do bardzo ciekawej rozmowy. Tak, jak się ożywia martwe świadectwa udziałowe, czy te prawa do emisji. Prawa do emisji. Ale one Polsce się należały, Polska dostała i one zostały uśpione. I potem, jak zostały uśpione, bo one są przydzielane na pewien okres do wykorzystania na inwestycje. I później, no ale okazuje się, że w rozporządzeniu Unii Europejskiej była pewna furtka, która zezwalała na to, żeby z nich ponownie skorzystać. I myśmy tą furtkę sobie otworzyli. Trzeba było ją najpierw znaleźć i otworzyć. Bardzo serdecznie dziękuję gościem bardzo. Studia Gazety Polskiej Codziennej i Gazety Polskiej był pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.